Właśnie pokazałem Bradowi swój opis historii, która mu się przydarzyła. A on opowiedział mi kolejną, która mnie zaszokowała. Opowiada ona o jego kuzynkach i ich ciotce Emily. Imiona bohaterów jak zwykle zostały zmienione. Emily była bardzo tajemniczą dziewczynką. Zawsze cicha i zamyślona. Nigdy energiczna i wesoła, jak przystało na 11-latkę. Przez tę powściągliwość nie miała w szkole żadnych znajomych. Przez kilka lat jej rodzice sądzili, że to tylko nieśmiałość, która po jakimś czasie przejdzie. Ale w końcu zaczęli się martwić zachowaniem córki. Zapisywali ją na różne zajęcia dodatkowe i sportowe. Poświęcili wiele czasu i pieniędzy, by pomóc jej znaleźć przyjaciół. Ale Emily wydawała się najszczęśliwsza, kiedy była sama i bawiła się lalkami. Dzieci nie chciały się z nią bawić, bo uważały, że jest dziwna. I w głębi serca rodzice Emily też to czuli. Jej zachowanie, mieszanka dorosłej powagi i obojętności, rzeczywiście było bardzo dziwne. Poza tym, kiedy Emily się odzywała, zwykle mówiła o wydarzeniach z przyszłości. I wszystko, co mówiła, się spełniało. Po raz pierwszy rodzice zauważyli to, gdy zabrali 6-letnią Emily do sklepu z lalkami. Dziewczynka zatrzymała się w progu i nie chciała wejść do środka. Kiedy ją zapytano dlaczego, powiedziała: Mamusiu, tu jest gorąco i wszystkie twarze się stopiły. Godzinę później wada instalacji elektrycznej spowodowała pożar, który całkowicie zniszczył budynek. Emily wiedziała, kiedy samochód potrąci ich psa i kiedy trzeba będzie go uśpić. Wiedziała, że podczas burzy drzewo spadnie na dom ich sąsiada. Ale jej rodziców najbardziej martwiło to, że była pewna, że nie dożyje 12 urodzin. Z bólem serca patrzyli, jak bawi się sama lalkami. Jak mówi im, że niedługo już jej nie będzie. I żeby się nie martwiły, bo mamusia i tatuś się nimi zaopiekują. I rzeczywiście, niedługo przed 12 urodzinami Emily odkryto u niej tętniaka mózgu. Nie dało się jej uratować. Przez kilka dni była w śpiączce. Potem umarła w szpitalu, gdy jej rodzice płakali przy jej łóżku. Dopiero po kilku godzinach jej rodzice pozbierali się na tyle, by jakoś funkcjonować. Kiedy weszli do pokoju Emily po raz pierwszy od jej śmierci, zobaczyli na jej biurku liścik, napisany dużym, kulfonowatym pismem Emily. Drodzy mamo i tato, kocham was. Dziękuję wam za wszystko. Kocham was, Emily. Na przestrzeni kolejnych miesięcy znaleźli więcej liścików, schowanych w całym domu. Każdy był napisany na innej kartce papieru, ale zawsze niebieskim długopisem i charakterem pisma Emily. Pod domkiem dla lalek. Drodzy mamo i tato, przepraszam, że nie mogłam z wami zostać dłużej. Nie obwiniajcie mnie. To nie wasza wina. Kocham was, Emily. W szafie. Kochana mamusiu, powiedz tacie, że tęsknię za jego bajkami na dobranoc. Kocham was, Emily. W kuchennej szafce za pudełkiem z płatkami. Kochany tatusiu, mama bardzo cię kocha i martwi się, że tak ciężko pracujesz. Spędzaj z nią więcej czasu. Kocham was, Emily. W starej teczce. Drodzy mamo i tato, przepraszam, że tak rzadko mówiłam wam, że was kocham. Zawsze was kochałam i będę, Emily. Emily wiedziała, że umrze, więc schowała dziesiątki liścików w całym domu, żeby przypomnieć o sobie rodzicom, zapisując wszystko, czego najwyraźniej nie mogła im powiedzieć, kiedy żyła. Jej rodzice każdy znaleziony list traktowali jako skarb i pieczołowicie chowali w ciężkiej, drewnianej szkatułce. Ale pewnego razu znaleźli nietypowy liścik. Mimo że napisany charakterem pisma Emily, nie był podpisany, a tuż był krwisto-czerwony. Było w nim napisane tylko: Wujek Scott. Zdziwieni włożyli liścik do szkatułki i dokładnie w tym samym momencie do drzwi zapukał wujek Scott. Uśmiechnęli się i stwierdzili, że to był przypadek. Ale kilka tygodni później znaleźli kolejny liścik, również napisany czerwonym tuszem. Zły człowiek. Poczuli się nieswojo i przed pójściem spać upewnili się, że wszystkie drzwi są pozamykane na klucz. Rano zobaczyli, że ktoś próbuje się włamać tylnymi drzwiami. Zamek był zniszczony.
Tylko łańcuch na drzwiach powstrzymywał włamywacza. Po kilku tygodniach znaleźli kolejny list z czerwonym tekstem za zdjęciem na kominku. Było w nim napisane tylko: w moim pokoju. Zdziwieni weszli do pokoju Emily i zaczęli go przeszukiwać. Od czasu śmierci dokładnie go sprzątali i utrzymywali go w takim samym stanie jak wtedy, gdy żyła. Sądzili, że przejrzeli już każdy kąt w poszukiwaniu liścików. Sprawdzili jeszcze raz pod łóżkiem i zauważyli napisany na czerwono list przyczepiony do materaca. Za zamkniętymi drzwiami. Zaciekawieni zamknęli drzwi od pokoju Emily. Był na nich plakat ze szczeniakami, który Emily przyczepiła, gdy kupili jej psa. Plakat odpadł i odkrył piąty liścik. Będzie cierpiał. Rodzice Emily poczuli się bardzo niepewnie i poszli do kuchni się napić czegoś mocniejszego. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi. Wujek Scott znów przyszedł z wizytą. Zapytał, czemu są tacy przestraszeni, a oni powiedzieli mu o liście za drzwiami. Scott chciał go zobaczyć, więc poszedł do pokoju Emily, podczas gdy jej rodzice dalej stali w kuchni dygocząc. Nagle drzwi do pokoju Emily trzasnęły z taką siłą, że zatrząsł się cały dom. Rodzice Emily usłyszeli krzyki Scotta, a także odgłosy uderzeń i trzaski. Podbiegli do drzwi, ale nie byli w stanie ich otworzyć. Krzyki Scotta stały się głośniejsze i bardziej przerażające. Było też słychać dziwny gardłowy warkot, jakby była tam z nimi jakaś dzika bestia. Po kilku minutach wszystko ucichło. Kiedy rodzice Emily otworzyli drzwi, usłyszeli tylko ciche jęki Scotta. Leżał skulony w pozycji płodowej, kiwając się w przód i w tył i powtarzał: przepraszam, przepraszam, przepraszam. Scott nigdy nie zdradził im, co wydarzyło się w tym pokoju, ale przyznał się, że molestował Emily, odkąd skończyła 5 lat. Groził jej, żeby nikomu o tym nie powiedziała. Przez to zamknęła się w sobie. Scott został aresztowany i trafił do więzienia. W dniu, kiedy ogłoszono wyrok, rodzice Emily otworzyli szkatułkę z listami, by przypomnieć sobie, czego pozbawił ich Scott. Dopiero wtedy zauważyli, że wszystkie listy pisane czerwonym tuszem zostały wydarte z pojedynczego arkusza papieru. Wujek Scott, zły człowiek, w moim pokoju, za zamkniętymi drzwiami, będzie cierpiał. Od tamtego dnia minęło kilka miesięcy i rodzice Emily nie znaleźli już więcej liścików. Pozbierali się i ich smutek nie był aż tak dotkliwy. Ale kilka dni temu znaleźli pod dywanem nowy liścik, napisany czerwonym atramentem.